Johnny myślał już, że może być lekarzem po tym tragicznym incydencie na sali operacyjnej, ale kiedy płaczący Wilk położył przed nim umierającą istotę, chirurg był świadkiem cudu, który na zawsze zmienił bieg jego życia. Dr. John Thomas zawsze wierzył, że jego celem jest ratowanie życia. Kiedy był tylko młodym studentem medycyny, był przepojony niezachwianą pasją do wybranego zawodu, pragnąc zmienić świat na lepsze. Jednak po latach praktyki zaczął tracić wiarę, Zarówno w siebie, jak i w społeczeństwo. Czuł się głęboko rozczarowany, niemal zdradzony przez system opieki zdrowotnej. Zaczął się zastanawiać, czy naprawdę robi różnicę, czy może jest coś innego, co mógłby robić. Długie i intensywne godziny pracy zaczęły coraz bardziej mu ciążyć. Czuł się sfrustrowany, a utrata dwóch ostatnich pacjentów, którzy zmarli na sali operacyjnej, miała ogromny wpływ na jego zdrowie psychiczne. Chirurg spędził wiele godzin próbując ich uratować, ale niestety ich stan gwałtownie się pogorszył. Nie mógł nic zrobić, aby zapobiec tragedii. Jednak poczucie bezradności i porażki zawsze zdawało mu się towarzyszyć od tego momentu. Tak bardzo, że John zaczął kwestionować swoje umiejętności jako lekarza i wszystkie wybory, których dokonał w swoim życiu. Zawsze myślał, że jego powołaniem jest leczenie i ratowanie życia. Ale teraz nie był taki pewien, a przynajmniej nie był już pewien, czy jest w stanie to robić. Kiedy przyjaciel zasugerował mu wzięcie urlopu w celu przetworzenia naładowania i refleksji, John wybrał stary rodzinny dom w lesie miejsce, które zawierało cenne wspomnienia z jego dzieciństwa. Gdy tylko tam dotarł, John nie mógł powstrzymać się od powrotu myślami do czasów, gdy był dzieckiem zapach drewnianych podłóg i lasu na zewnątrz. Dał mu poczucie spokoju i ukojenia, poczucie komfortu i bezpieczeństwa, którego nie czuł od dawna. Chociaż znał teraz jak własną kieszeń, John wciąż zachwycał się otaczającymi go starymi drzewami. Były to te same drzewa, na które wspinał się tyle razy jako dziecko. Spędzał całe dnie na długich spacerach, odkąd tam przybył. Ten dzień nie wydawał się szczególnie inny, ale John nie mógł pozbyć się wrażenia, że ktoś go śledzi i obserwuje. To było dziwne, ale każdy jego ruch wywoływał niepokój i sprawiał, że rozglądał się ostrożnie. Cieszenie się spokojem natury stało się nagle trudne, ale starał się kontynuować. John spędzał kilka dni z tymi dziwnymi uczuciami. Właśnie wtedy, gdy myślał, że wszystko sobie wyobraził, pojawił się ktoś, kto rozbił bańkę, w której ukrywał się przez cały ten czas. Była noc. John pił gorącą herbatę na swojej werandzie. Kiedy zauważył dziwną walkę pomiędzy dzikimi zwierzętami w krzakach, doktor był roztrzęsiony, odczuwał strach, ale stał tam nieruchomo, gotowy stawić czoła wszystkiemu, co się stanie na drodze. Dopiero gdy zobaczył wilka wyłaniającego się z krzaków i idącego powoli w jego stronę, poczuł, jak krew mrozi mu się w żyłach. Ten dźwięk nie brzmiał jak wycie, a raczej krzyk rannego i cierpiącego zwierzęcia. To zawodzenie było wołaniem o pomoc. Które poruszyło złamane serce chirurga, obserwował go uważnie i szybko zdał sobie sprawę, że nie płacze on z powodu odniesionych ran, ale wciąż odczuwa ból. Błagał go przez łzy. Wilk wyraźnie chciał mu coś powiedzieć, a kiedy powoli położył maleńkie, umierające stworzenie u jego stóp, nagle John zrozumiał wszystko. Ten wilk przyniósł mu swojego przyjaciela aby uratować mu życie. Początkowo John myślał, że to młode wilka, ale wkrótce odkrył, że się mylił. To był Rhys, a jego stan wydawał się być beznadziejny. John był jednak zdeterminowany, aby zrobić wszystko, co w jego mocy. W końcu był lekarzem. Nie wiedząc co robić, ponieważ nigdy wcześniej nie leczył zwierzęcia, John wbiegł do środka i po kilku sekundach wyszedł z torbą, zbadał Lisa, a potem jego ręce poruszyły się same. Ze znajomością i praktycznością, którą chirurg myślał, że stracił na zawsze. Zamiast tego, z narzędziami między palcami, poczuł odnowione poczucie celu, zobaczył promyk nadziei. Ostatnim razem, gdy operował, czuł się jak porażka, ale teraz po raz pierwszy od miesięcy znów poczuł, że może coś zmienić w czyimś życiu, bez względu na to, do jakiego gatunku należał. Wilk uważnie obserwował jak doktor cudem przywraca życie swojemu lisiemu przyjacielowi. A gdy nietypowy pacjent wydał z siebie słaby, ale słyszalny jęk, John uśmiechnął się podekscytowany, a jego oczy wypełniły się łzami. Udało mu się, szczęśliwy i dumny z uratowania lisa, John nawet nie zdawał sobie sprawy, że gdy tylko upewnił się, że jego przyjacielowy nic nie jest i jest w dobrych rękach, wilk pocichu odszedł do lasu. Uśmiechnął się do siebie, podniósł swoją małą pacjentkę i zaniósł ją do domu, gdzie przez całą noc i cały następny dzień poświęcał jej uwagę i troskę. Następnego wieczoru z powrotem na werandzie, John wciąż nie mógł uwierzyć w niewiarygodne wydarzenia poprzedniej nocy. Liz spał w cieple kominka, a on znów dyrektował się filiżanką gorącej herbaty, gdy nagle usłyszał wycie zakłócające ciszę nocną. Kiedy go zobaczył... Nie mógł powstrzymać się od śmiechu, czując jak jego serce przepełnia duma. To był ten sam Wilk co poprzedniej nocy. John poczuł, że między nim a tym zwierzęciem istnieje teraz dziwna i niewytłumaczalna więź. Bez wahania wyszedł mu na spotkanie, a potem podążył za nim w głąb lasu. Poczuł dziwną ufność w przewodnictwo tego, co w teorii miało być strasznym drapieżnikiem. A kiedy dotarli przed prowizoryczną jamę, a wilk zatrzymał się i spojrzał na Johna, oczami pełnymi nadziei. Serce mężczyzny roztopiło się. To było miejsce pełne lisich młodych. Prawdopodobnie rodzeństwo lisa, którego uratował poprzedniej nocy. Wilk musiał je znaleźć i zaadoptować. Musiał też zdać sobie sprawę, że jedno z nich jest zbyt chore i nie jest w stanie im pomóc. Poszedł więc za Johnem, a gdy przekonał się, że jest dobrym człowiekiem, poprosił go o pomoc. A teraz, gdy John uratował życie jednego ze szczeniąt, wilk zaprowadził go do reszty miotu, pewny, że postąpi słusznie. Z sercem pełnym nadziei i miłości, John wziął młode na ręce, zaniósł je do domu, otulając kurtką, by zapewnić im ciepło. Przez następne kilka tygodni pielęgnował je, przytulał, obserwował, jak rosną silne i zdrowe. Patrzył, jak się bawią, poczuł nowe poczucie celu. Naprawdę miał powołanie, a po kilku miesiącach wypuścił je z powrotem na wolność. Uratował te szczeniaki, ale one i ten wilk, który mu zaufał, dały mu znacznie więcej niż on dał im. To wszystko na dziś. Jeśli spodobała Ci się ta historia, kliknij filmik na ekranie, aby zobaczyć więcej podobnych historii.